W kolejnym odcinku chciałbym omówić to, czego należy oczekiwać po kontakcie z dobrym spedytorem. Czego należy oczekiwać po kontakcie z dobrym spedytorem? Przede wszystkim spedytor powinien być doradcą klienta. Chciałbym też powiedzieć co nieco o usłudze CAD i COD. Również o dokumentach spedycyjnych i przewozowych w powiązaniu z akredytywą, tzw. letter of credit po angielsku. I parę chwil poświęcić routing orderowi. Spedytor jest doradcą klienta, i należy to rozumieć w ten sposób, że spedytor powinien być w stanie zaoferować klientowi alternatywne rozwiązania, gdzie przy użyciu różnych środków transportu może realizować tę samą usługę spedycji, uwzględniając różne oczekiwania czy też priorytety swojego klienta, takie jak na przykład najkrótszy czas dostawy gdzie cena nie jest ważącym elementem decyzyjnym, najtańsza dostawa, gdzie z kolei czas nie jest tym, na co zwracamy uwagę, jak również najtańsza dostawa przy określonym czasie transportu. E, usługa CAD Cash Against Documents, e, czyli e, gotówka za dokumenty, oznacza bezwzględne zobowiązanie się spedytora do sprawdzenia, przed czy przed wydaniem towaru odbiorcy e, ten, że m, e, przelał odpowiednią kwotę pieniędzy na wskazane mu przez zleceniodawcę konto. Może to być e, zwykły e, dowód przelewu bankowego. W przypadku, kiedy spedytor nie dopełni tego obowiązku, a okaże się, że płatność nie została dokonana, tym samym spedytor będzie zobowiązany, żeby pokryć to roszczenie wobec swojego zleceniodawcy. Dokumentem uprawniającym do przekazania przejęcia towaru może być dowolny inny dokument lub przedmiot skazany przez zleceniodawcę. Na przykład może być to tak, jak na filmie szpiegowskim część urwanego banknotu. Jednodolarowego. Pamiętam, że jeszcze w XX wieku, czy na początku XXI wieku, w Moskwie dużym problemem było zidentyfikowanie, czy terminal celny, na który przyjeżdża samochód do odprawy, jest terminalem prawdziwym, czy też fałszywym. Stworzonym przez mafię właśnie kierowca otrzymywał połówkę banknotu po to, żeby sprawdzić, że, że ma do czynienia z właściwymi osobami. Cash on delivery, czyli COD. Gotówka przy, od, przy dostawie oznacza to wydanie towaru za pobraniem określonej przez zleceniodawcę kwoty. E, zapłata ze strony odbiorcy może być dokonana gotówką <laughs> lub uprzednim przelewem. Jeżeli strony się tak umówiły, bo czasem nie jest wygodne, żeby reprezentujący spedytora, na przykład kierowca samochodu odbierał 100 tysięcy dolarów i potem z nimi jechał gdzieś do banku, więc można się umówić z odbiorcą, że dokona on przelewu wcześniej i kierowcy okaże dowód tegoż przelewu. Podobnie jak w przypadku CAD, jeżeli spedytor nie dopełni tego obowiązku, nie pobierze należnej kwoty, Zleceniodawca ma bezwzględne roszczenie wobec spedytora i te pieniądze musi od niego otrzymać. E, bardzo często stosowanym w handlu zagranicznym, w handlu międzynarodowym, czy to wewnątrzwspólnotowym, czy pozawspólnotowym są dokumenty spedycyjne w powiązaniu z akredytywą, tak zwany letter of credit e, e, i warunkiem takiej akredytywy może być przedstawienie Również określonych dokumentów spedycyjnych czy przewozowych. W tym wypadku zleceniodawca musi udzielić spedytorowi szczegółowej instrukcji, jakie to mają być dokumenty i jak mają być wypełnione. Jest to bardzo istotne, ponieważ banki są bardzo drobiazgowe i na przykład postawienie przecinka w miejscu, gdzie powinna być kropka, powoduje dyskwalifikację takiego dokumentu przez bank, a tym samym opóźnienie możliwości otrzymania pieniędzy. Sytuacja może być bardzo trudna, jeżeli nie można, tego dokumentu wytworzyć po raz drugi już we właściwej formie, ponieważ istniał tylko w jednym egzemplarzu. Brak takiej instrukcji spow może spowodować właśnie wystawienie błędnego dokumentu i brak takiej instrukcji powoduje również, że nie możemy mieć z tego tytułu żadnych roszczeń do spedytora, jeżeli wystawił dokument niedokładnie taki, jak myśmy się zobowiązali wobec banku, że dostanie dostarczony. Dlatego przekazanie tej instrukcji leży w naszym najlepiej pojętym interesie e, i dlatego warto się upewnić, czy spedytor tę instrukcję otrzymał i czy ją dobrze zrozumiał. Bo jak wiemy czasami, to, że coś mamy, to nie znaczy, że jeszcze rozumiemy, co tam jest napisane, więc warto się również e, upewnić, czy jest to właściwie rozumiane. Routing order, dokument stosunkowo rzadko występujący w obrocie, nie mniej pojawiający się. Jest to dokument, który służy wspólnemu wyborowi spedytora. Z angielskiego routing order, po niemiecku Felung Jest to rodzaj listu polecającego dla strony mającej gestię transportową. W praktyce spotyka się jeszcze dokument określony mianem Routing Recommendation, który bardziej oddaje sens listu polecającego. Co ciekawe, w języku niemieckim takiego rozróżnienia nie ma. Taki dokument wystawia strona, która nie, jest, nie podejmuje decyzji o tym, jakim, jaki spedytor zostanie wybrany, natomiast mając doświadczenie z własnej współpracy z jakimś konkretnym spedytorem, wiedząc, że on jest dobry i e, wart, można na nim polegać, po prostu wystawia taką rekomendację do swojego partnera handlowego, która jest rodzajem prośby, podpowiedzią: słuchaj, to jest dobry spedytor, warto z niego skorzystać, więc jeżeli on działa na terenie Twojego kraju. Czy, czy możesz się z nim skontaktować, to byłoby dobrze, gdybyśmy z niego wspólnie skorzystali. Oczywiście nie jest to dokument bezwzględnie obowiązujący. Jeżeli my mamy gestię transportową, a e, my mamy spedytora, z którym nam się lepiej współpracuje, nie musimy tej instrukcji honorować.